Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Długo oczekiwana całościowa, kompleksowa regulacja problematyki związanej z cudzoziemcami stała się faktem. Oto bodaj po raz pierwszy mamy do czynienia z tak obszernym i szczegółowym usankcjonowaniem spraw na drodze ustawowej. Rząd przedłożył Wysokiej Izbie w dwóch częściach regulacje wraz z projektami aktów wykonawczych. Projekt ustawy dokonuje wdrożenia szeregu przepisów mających bezpośrednie i pośrednie odniesienie do procedowanej materii. Projekt określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ich przejazdu, pobytu i wyjazdu. Są to kwestie o niezmiernie istotnej wadze i znaczeniu. Z pozoru błahe niedociągnięcia lub złe regulacje będą dla państwa polskiego skutkować wieloma ujemnymi następstwami. Projekt ustawy zawiera aż 523 artykuły, co świadczy, iż można go traktować jako quasi-kodyfikację spraw o cudzoziemcach. Z uwagi na fakt, iż z pewnością czeka go długa ścieżka procedowania, pozwolę sobie z tej trybuny przytoczyć jedynie niektóre najistotniejsze moim zdaniem kwestie. Gruntownie uregulowane zostały kwestie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Należało pochylić się nad tą sytuacją cudzoziemców przebywających na terenie naszego kraju, a w ogóle nie naruszających polskiego porządku prawnego. Przemodelowaniu uległy zapisy ustawy określające zasady zwalczania nielegalnej imigracji. Rozszerzono dotychczasowe zasady określające zakres ochrony osób objętych ochroną międzynarodową. Projektowane rozwiązania prawne określają także zakres wywiadu środowiskowego, co do tej pory regulowały akty wykonawcze. Zmieniono i rozszerzono status szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Przewidziano nowe regulacje dotyczące wjazdu na terytorium Polski osób, które chcą w Polsce podjąć pracę. Projekt ustawy wprowadza obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Specjalny rozdział poświęcony został regulacji kwestii pobytu czasowego osób w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Uregulowana została ważna kwestia pobytu czasowego członków rodzin cudzoziemców, przez co zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego dyrektywa Rady 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin. Za konieczne uznano określenie trybu zgłaszania utraty lub uszkodzenia posiadanego przez cudzoziemca dokumentu. W nieco odmienny sposób traktowani będą cudzoziemcy, którzy nie wiedzieli, że wykonują pracę nielegalnie. Dużo miejsca poświęca projekt kwestii ochrony humanitarnej. Uregulowane zostaną kwestie pobytu cudzoziemców w strzeżonym ośrodku, gdzie przewiduje się kary dyscyplinarne za zawinione naruszenia nakazów lub zakazów wynikających z mocy przepisów prawa. Na stosowne organy, np. Straż Graniczną, projekt nakłada szereg uprawnień, ale i obowiązków. Panie i Panowie Posłowie, jak już na wstępie stwierdziłem, pragnąłem odnieść się w bardzo dużym skrócie do esencji projektu. Szczegóły będą zaiste poddawane legislacyjnej obróbce. Polskie Stronnictwo Ludowe z uznaniem za wręcz tytaniczną pracę przyjmuje projekt rządowy z nadzieją na jego dalsze merytoryczne procedowanie w Komisji Spraw Wewnętrznych, o co z tej trybuny wnoszę. Dziękuję za uwagę.